Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj czwartek, 9 kwietnia, Wielki Czwartek. Ostatnie nasze spotkanie wstawakowe w Wielkim Poście. Bardzo Was serdecznie na ten ostatni odcinek zapraszam. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie i pozwólcie, że zajmę Wam naprawdę jeszcze tylko ostatnią krótką chwilę, bo bardzo bym nie chciał tego Wielkiego Czwartku już psuć jakimś niepotrzebnym gadaniem, aczkolwiek mam nadzieję, że to się nam oczywiście przyda, ale żeby już zostać przede wszystkim z Panem Jezusem, a nie z jakimiś innymi słowami. Żeby to nie były głupie słowa, to weźmy Mistrza Eckharta, który nam pomoże wejść w Triduum Paschalne, które się dzisiaj wieczorem zaczyna. Zdanie brzmi tak. Bóg albo musi mi siebie oddać na własność, tak samo jak On sam należy do siebie, albo też nie mam niczego i w niczym nie znajduję upodobania. Ach, jak ja kocham ten jego radykalizm. Kochani, wybrałem to zdanie na koniec, na Wielki Czwartek, żeby nas wprowadzić w Triduum Paschalne, bo to zdanie pokazuje wszystko. Zobaczcie, jaki Eckhart jest potężny w tym słowie. Mówi tak. Tak jak Bóg należy do siebie, a On jest, kochani, no nikt tak potężnie nie ma siebie jak On. Bo on nie jest niczym innym zniewolony, on ma całkowicie siebie we władaniu, on ma całkowicie siebie we własności. Nie tak jak my. My często jesteśmy własnością innych ludzi, rzeczy, sytuacji, lęków, strachów, radości i tak dalej. On ma cały siebie. I mówi, Bóg tak ma cały siebie i tak mocno chce mi się dać, żebym ja go miał tak mocno. I mówi, albo to będę miał, albo nie mam nic. Kochani, przez najbliższe dni Pan Bóg chce nam się dać w pełni. To są święta o tym, że Bóg człowiekowi oddał się w pełni i że chce ciągle, i to powtarzamy co roku, żeby sobie to przypominać, oddać się człowiekowi w pełni. Kochani, żeby dużo nie gadać. Chciałem, żebyście dzisiaj, na początku tego Triduum Paschalnego, przedwieczorną Eucharystią, mam nadzieję, że spotkamy się na niej jakoś internetowo, że będziecie uczestniczyć, jeżeli nie możecie w kościołach, a pewnie w większości się nie da, więc jeżeli się spotkamy online, internetowo, żebyście jeszcze przed tą Eucharystią, przed rozpoczęciem tego świętego Triduum Paschalnego, żebyście zapragnęli takiego posiadania Boga. Usiądźcie dzisiaj do modlitwy gdzieś na moment, w kościele, w domu, no w kościele nie będzie trudno, mówię tak z przyzwyczajenia, gdziekolwiek tam będziecie sami i wzbudźcie sobie taką tęsknotę, Boże, przez to Triduum Paschalne, przez ten czwartek, piątek, sobotę, do niedzieli Zmartwychwstania, przyjdź do mnie, daj mi się na własność tak, jak Ty masz się na własność, tak mi się głęboko oddaj, jak Ty sam jesteś ze sobą, żebym tak Cię miał. Kochani, to jest największe, najlepsze, najpiękniejsze pragnienie, jakie można mieć na to Triduum Paschalne. Czyli nie, żeby tam Bóg coś zrobił dla nas, tylko żeby cały nam się dał. Żebyśmy wszystko dostali, bo On jest wszystkim. Jak Jego dostaniemy, mamy, kochani, wszystko. Nic więcej nam nie potrzeba. Proszę dzisiaj, zostawiam Was, kochani, tylko z tą jedną myślą. Poczytajcie to zdanie Eckharta i wzbudźcie dzisiaj na modlitwie taką tęsknotę, takie pragnienie Pana Boga. Byłoby to absolutnie piękne. Kochani, na dzisiaj to by było tyle, w sensie jeżeli chodzi o wstawaki. Wstawaki wrócą we wtorek po świętach. Będą oczywiście dalej we wtorek po świętach. Natomiast, kochani, zapraszam Was oczywiście na Triduum Paschalne. Nie wiem, bo nagrywam to wcześniej, ale pewnie jest jakaś rozpiska na Languście już, a jeżeli nie jest, to jest bardzo prosto. Codziennie, kochani, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Zapraszam Was na transmisję liturgii od nas, od Dominikanów z Łodzi o 19. Każdego dnia o tej samej godzinie, o 19. Natomiast przed transmisjami, mniej więcej o godzinie chyba 18, będą moje wprowadzenia do Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, do Wigilii Paschalnej. Na Languście, na live'ie. Będą live'y z prowadzeniem do liturgii. Wielki Czwartek, czyli dzisiaj o 18, jutro w piątek o 18, w sobotę o 18. Będę Was wprowadzał w codzienną liturgię, jak ją przeżyć w domu, jak ją przeżyć z nami. Jeżeli macie chęć, bardzo, bardzo zapraszam. No to chyba to by było tyle. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia wieczorem, Wielki Czwartek, na liturgii Wieczerzy Pańskiej. Z Bogiem, miejcie się dobrze, błogosławię. Pa!